Wróciliśmy do domu i pokażę Wam pomieszczenie, które przerobiliśmy chwilowo na magazyn. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład pudełka, w których będziecie otrzymywać nasze zamówienia. To są pudełka czarne, takie matowe, bez żadnego napisu, bez naszego logo, bo zależy nam na tym, abyście mogli je ponownie wykorzystać. Możecie tutaj przechowywać różne rzeczy, albo możecie, też pisaliście mi na Instagramie, wykorzystać je do pakowania na przykład prezentów. Więc tutaj one są czyste, gładkie. W przyszłości też planujemy wprowadzić inne kolory. Wasze zamówienia będą zapakowane w taką ozdobną bibułę. Mamy ją w trzech różnych kolorach, w białym, czarnym i różowym. Pudełeczka, a tak aby kalendarzom nic się nie stało i żeby doszły do Was całe i zdrowe, wypełnione będą skropakiem. To są takie chrupki i to jest produkt ekologiczny, neutralny dla środowiska, ponieważ to są chrupki wykonane ze skrobi kukurydzianej i ona się rozpuszcza w wodzie. Zaraz Wam to pokażę. Pójdziemy do łazienki. To wygląda troszeczkę jak takie flipsy, zobaczcie, więc to będzie chronić Wasze zamówienia i zobaczcie, to jest, mamy takie wielkie pudełko tego, a dokładniej dwa, bo zamówiliśmy 500 litrów tego, mam nadzieję, że wystarczy. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj są pudełka, które są jeszcze niezłożone. My te pudełka składamy ręcznie. Pisałam Wam na Instagramie, że najczęściej puszczamy sobie w tle coś, ostatnio oglądamy na Netflixie The 100 i składamy. Więc tak to wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda cały proces. Kartonów mamy oczywiście więcej, pokażę Wam też sypialnię. Patrzcie na to. Magia! To był dodatkowy weekend, w którym ja miałam zjazd. Dobrze, że teraz wszystko odbywa się online, więc w tle mi leciały wykłady, a ja skupiałam się na składaniu i przygotowywaniu Waszych przesyłek. W niedzielę czekał mnie egzamin z francuskiego, który poszedł mi całkiem, wydaje mi się, że zdałam, ale jeszcze nie mam wyników. Chcesz otwierać? No. Dobra, to ja chyba, swoje filmy. Chyba, że sobie nie poradzę. Otwierasz mi szampana? Nie. Ale kiedyś musi być lepiej pierwszy raz. Najpierw mi tą tam. Nie wystrzel sobie w oko, błagam. Ani w sufit. Ani w szybę. Przy tych mrozach. Nie wystrzel. Tak, i tak. Jezus, ja już to widzę. Tak. Widzę, jak to zrobić. Nie chcę spróbować, pozwólcie mi. To dobrze. Ale to co, wybuchnie mi? Kota weź, bo ja cię straszy. Uciekli ode mnie wszyscy, no nie no! Ale to co, to mi podniesie ale bardzo. Ale od góry sobie trzymaj to. No trzymam. No tak, tak. Jak? A to jak masz innego kciuka, to niech trzyma. No nie mam silnego kciuka. To bardzo mi podniesie do góry? Nie. No ale jak chcesz, to lej. A może przynieś ręczki? Nie no, aż tak to nie powinno. Tak to jak ciebie strzeli, to znaleźć tak już wszystko. Ej, boję się. Bo mi naciska na kciuka. Co? No i co mam teraz zrobić? No to musisz strzelnąć. Nie puszczaj kciuka. O, no. No, już mi się podnosi. No. Tak? Najlepiej. Uda, ale patrz, dobra. Juju. Już mi się podnosi. Chyba ciśnienie. Otwieramy. To nie porysuj, nie tak głęboko. Delikatnie. Bo nie wiem, czy należą. Jest folia bąbelkowa, widzę. Czyli? To jest, to są marmurki. Okej. Okay. Aha, czy w ten sposób to jest? Okej. Okay. O kurczę, duża ta spirala, no. Zajebista. I, w takie, i taką, nie no, chyba większą potrzebujemy. Do tych, no. Do tych A4? No. Zobaczcie, jak to słodko wygląda, zwłaszcza to pasuje do chmurki, bo troszeczkę to wygląda jak takie marshmallow, nie? Z daleka. No. Fajne. Bardzo mi się to podoba. I zobaczcie, jak wygląda obecnie nasz pokój. No, magazyn. Ale działamy ostro. Dobrze nam idzie.
Ale żeby nie było zbyt idealnie, to dostaliśmy na przykład ulotki, które zawierają błąd. Zobaczcie tutaj, po więcej organizacyjnych porad, zaobserwuj nas na Instagramie. Instagrama brak, nie wiadomo gdzie nas szukać. Znajdziecie nas oczywiście na Kocią Łapę Podłoga Store, tam możecie nas oznaczać. No niestety pierwsze kilkaset sztuk będzie z takimi ulotkami, już zamówiliśmy poprawioną wersję. No niestety takie rzeczy się zdarzają. Do końca nie wiemy jak do tego doszło, bo w pliku była poprawna wersja, no ale trudno. Jeśli chodzi o paznokcie, to robiłam ankietę, czy powinnam zrobić marmur czy chmurkę i Jeśli chodzi o paznokcie, to robiłam ankietę na Instagramie, czy powinnam zrobić marmur czy chmurkę, wygrała chmurka. Zobaczcie, jak się to prezentuje. Haram. Jestem już kilka dni po największych emocjach i słuchajcie, jakbym wiedziała, że to wszystko będzie tak wyglądać, to nie wiem, czy zdecydowałabym się na to drugi raz. Może dobrze, że nie wiedziałam, bo byłam podstawiona pod ścianą, ale to była ostatnie dwa tygodnie, to była dla mnie taka lekcja życia. Słuchajcie, żaden z moich podwykonawców nie wykonał swojej pracy poprawnie, rzetelnie, ani na czas. Jestem załamana, po prostu nigdy nie spotkałam się z taką ilością nieprofesjonalizmu, niesłowności i... Ja wyobrażałam sobie, że wiecie, jak ktoś prowadzi własną działalność, to musi mieć głowę na karku, musi być słowny, musi dotrzymywać terminów. Nie wiem dlaczego, po prostu być może ja zbyt dużo oczekiwałam i wiecie, mój perfekcjonizm po prostu też nie pozwala na niektóre rzeczy. Jak ja już coś robię, to to musi być, kurwa, zrobione porządnie. Tymczasem ja dostaję rzeczy, które są źle wykonane, które muszę reklamować, które są niedostarczane na czas. I po prostu wszystkie możliwe błędy, tak jak powiedziałam, żaden podwykonawca nie spisał się, nie wykonał poprawnie kurwa swojej pracy, rozumiecie to? I gdzie to były osoby, gdzie to są osoby, które są, wiecie, 15-20 lat na rynku. Ja jestem 3 miesiące i sobie nie wyobrażam, jak można tak potraktować klienta, który zleca wam coś. Ja dostaję produkty, które nie wyobrażam sobie, że miałabym komuś dać na przykład. Takie były sytuacje. Teraz już jest wszystko naprawdę ogarnięte. I kiedyś z Kamilem, jak już troszeczkę jak te największe emocje nam opadną, to nagramy o tym filmik, jak to wszystko wyglądało za kulis. Bo no teraz jeszcze potrzebujemy, bo wiecie, popatrzeć troszeczkę na to z dystansem. Bo teraz jesteśmy na takich za dużych emocjach i nie myślimy też trochę trzeźwo, ale wydaje mi się, że to też będzie taki przydatny filmik dla osób, które myślą o założeniu własnej działalności, no bo ja wiem, że ludzie popełniają błędy, wiadomo, każdemu się zdarza, ale no też trzeba umieć na przykład do tego się przyznać albo to jakoś jasno komunikować, no też komunikacja bardzo często leży, ale uczę się na błędach. Tutaj Staram się myśleć pozytywnie, chociaż nie zawsze się da. Ale no, chciałam powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że tak przyjemnie, jak to troszeczkę może sobie wyobrażałam. Dwie osoby, na których zawsze mogę polegać, to jest oczywiście Bartosz i Kamil, ale słuchajcie, Kamil, jako on zrobił zajebistą robotę w kryzysowej, w takiej nagłej sytuacji, gdzie wydarzyło się naprawdę powalona sytuacja, gościu wsiadł w auto i pojechał 200 km do Katowic, żeby to ogarnąć. I wrócił tego samego dnia, żeby przyspieszyć niektóre rzeczy. Po prostu nie mogę w to uwierzyć, jestem mu dozgonnie wdzięczna, więc tak. No raz jest gorzej, raz jest lepiej. No nie zawsze może być zajebiście, ale człowiek uczy się na błędach i teraz w przyszłości no już, to już była dobra lekcja dla mnie. Teraz już będę wiedziała, na co uważać i na co zwracać uwagę. Ale powiem wam, że kalendarze są przepiękne i nie mogę uwierzyć, że pomysł, który miałam w głowie, trzymam teraz w ręce i że wyprodukowaliśmy po prostu tyle sztuk i wyszło tak cudownie, że jest taka dbałość, że wszystko tak jak chciałam, tak zostało stworzone, że wszystko jest tak piękne, porządne. Nie widziałam takich kalendarzy stacjonarnie w sklepach. No, cieszę się, że są takie kartki, na jakich mi zależało, że są białe, grube, czyste, że to jest porządny papier, na którym bardzo przyjemnie się pisze.
No ja jestem przeszczęśliwa. Popełniliśmy, wiadomo, kilka błędów. Jestem zła, że te kalendarze wyszły tak późno, że nie poinformowałam Was o tym wcześniej, bo wiem, że nie wszyscy zdążyli je kupić. Ale kalendarze na rok 2022 pojawią się o wiele wcześniej. Będę chciała, żeby były dostępne już październik, listopad, tak abyście mogli zamawiać je na święta, też jako prezenty dla Waszych bliskich. Pokażę Wam teraz, jak wyglądał proces pakowania. Wszystkie kalendarze były spakowane przez nas, przeze mnie i przez Bartosza. I jeśli chodzi jeszcze o wysyłkę, to nawet pogoda była przeciwko nam, ponieważ z czasem wysyłki zgrała się bestia ze wschodu i na przykład kurier przyjechał opóźniony przez ten śnieg, bo tutaj na Podkarpaciu mieliśmy dosyć dużo śniegu i dosyć niskie temperatury, ale cieszę się, że już wszystkie kalendarze wyszły. Na ten moment, jak teraz to już nagrywam, wszystkie przesyłki są już wysłane. Każdy kalendarz był owinięty w bibułę. Oczywiście do każdego zamówienia dołączona jest ta instrukcja. To tutaj już mamy poprawną wersję z naszym Instagramem. Przepraszam Was za moje ręce, niestety są dosyć mocno poprzecinane od papieru, od pakowania tego wszystkiego. Więc tak, instrukcja, naklejki, coś słodkiego. Przypominam Wam o badaniu, wspominałam Wam też ostatnio na Instagramie. Ja byłam na badaniu kontrolnym u ginekolożki tydzień temu. Pamiętajcie, żeby się badać, badać się regularnie. To jest bardzo ważne. I na końcu wszystko było wykańczane skropakiem, który to wszystko amortyzował. Troszeczkę więcej dodamy. Jeśli jesteście zainteresowani, to tego skropaku poszło nam 1000 litrów. Więc no, dosyć sporo. I taka paczuszka była, teraz jedną ręką nie dam rady, ale zapakowywana w foliopak i nadawana do Was. Słuchajcie, najważniejsza informacja. Odzyskaliśmy sypialnię. Wcześniej tamten róg przy lustrze oraz ten tutaj przy szafie. Tutaj stały rzędy kartonów. Jak się wchodziło do tego pokoju, to miało się wrażenie, że no jest się po prostu w jednym wielkim pudełku. Ten pokój też nam służył za magazyn, bo ten, który pokazywałam Wam na samym początku, ten malutki, no niestety no, tam się by wszystko nie zmieściło. Być może w przyszłości, jak się rozwiniemy, to pozwolimy sobie na wynajęcie jakiegoś magazynu, no ale od czegoś trzeba zacząć, ale cieszę się, że już mamy naszą sypialnię z powrotem. Magazyn w moim pokoju też już wyczyszczony. Pokażę Wam jeszcze na koniec szybko produkt, nad którym teraz pracujemy. Chcemy wprowadzić taki kalendarz. On jest bardzo miły. To jest skóra ekologiczna, taka bardzo mięciutka. On będzie zapinany na magnes. Tutaj będą takie wkłady uniwersalne, bez dat. No ale to jest dopiero prototyp. Ale bardzo mi się już podoba. Zobaczcie, jakie urocze odbicia kociej łapki. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlog zza kulis, jak to wszystko wyglądało, Wam się podobał. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. Na razie, pa!